Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam taki króciutki odcinek przedstawić. Jeśli chodzi mi właśnie w nim o przyciski funkcyjne w HTC, bo jak wiemy, jest ich tylko dwa, tak? Wstecz i Home. I niektórzy myślą, że po prostu to jakoś utrudnia pracę z tym Androidem, ale akurat mi, nie wiem, jest tu dla mnie wszystko w porządku. Moim zdaniem miała się tu przyczepić, do czego? Po prostu jest to fajnie rozwiązane. Zacznijmy od tego, jak to kiedyś wyglądało w HTC One X jeszcze. Na początku oczywiście tam też nie było klawisza opcji, bo tu o to jakby chodzi, że pojawiał się tutaj taki czarny pasek, mniej więcej tak właśnie tutaj w wysokości tego paska dock w Nova Launcher. I on tu miał takie trzy kropeczki i on służył jako klawisz opcji. W niektórych aplikacjach to oczywiście było bardzo uciążliwe, no bo jak wiemy, zajmowało nam to część ekranu, tak? No i to tam wtedy to załatano ten problem aktualizacją, która usprawniała działanie przycisków funkcyjnych umieszczonych na obudowie. I tak samo stało się w HTC One. Na początku też był właśnie ten pasek w wersji 4.1.2. Natomiast w wersji Androida 4.2 już zostało to usprawnione. Tak więc przycisk wstecz działa tylko jako przycisk wstecz, tutaj nie ma innych funkcji. Natomiast przycisk Home ma kilka swoich własnych funkcji. Na przykład pierwszą, to każdemu dobrze znana, wchodzimy w jakąś aplikację, po prostu zamykamy ją. Druga opcja, czyli tak zwany dwuklik. Ja na początku myślałem po premierze tego właśnie telefonu, że trzeba dłużej przytrzymać ten klawisz, aby pojawił nam się nasz menedżer zadań. Ale tutaj trzeba po prostu dwa razy kliknąć i po prostu sobie wyrzucić daną aplikację. Kolejną rzeczą już wprowadzoną w Androidzie 4.2.2 jest przejście do Google Now. Możemy to po prostu zrobić przez przesunięcie po przycisku Home, bardzo fajny gest i bardzo, moim zdaniem, bałem się po prostu, że będzie to wolno działać, ale na szczęście wszystko ładnie jakby odczytuje te komendy wydawane właśnie na ten przycisk. No i kolejną, już ostatnią jego funkcjonalnością jest klawisz opcji. Zobaczmy, czy on może w Dropboxie będzie działał, bo on nie działa też w każdej aplikacji. No. Tutaj, jak widać, działa. Oczywiście w większości aplikacji już zostało to wprowadzone, że mamy tutaj jakoś u góry albo gdzieś na dole takie trzy kropeczki, to jest właśnie klawisz opcji w aplikacji, ale możemy to w HTC właśnie uruchomić tym dłuższym przytrzymaniem klawisza i nam wtedy wyskakują różne opcje. Więc taka jest to przydatność. Jeszcze wiem, że to można ustawić w ustawieniach, natomiast nie wiem, gdzie to się dokładnie znajduje. Aha, już wiem. Ekran, gesty i przyciski. Tutaj to się dokładnie znajduje. I możemy tu sobie ustawić prędkość dwukliku. I mamy tutaj taką opcję właśnie dodaną w Androidzie 4.2. Przycisk ekran główny. I tutaj możemy, ma on dwie konfiguracje, o czym Wam nie powiedziałem. I mamy coś takiego. Przeciągnij w górę lub naciśnij i przytrzymaj Google Now. Czyli to głównie chodzi o samo Google Now, czyli możemy dłużej przytrzymać ten przycisk lub przesunąć po nim i po prostu uruchamia nam się Google Now. Nie mamy wtedy dostępu do włączenia tych opcji androidowych. Natomiast w drugiej opcji po prostu mamy przeciągnięcie po tym przycisku Home i przytrzymanie w celu właśnie uruchomienia opcji danej aplikacji. I to było na tyle w tym odcinku. Nie ma co się długo na tym rozwodzić. Ogólnie te przyciski wcale nie są takie złe. Ja się już przyzwyczaiłem. No miałem trochę problemów, bo na początku użytkowania tego telefonu po prostu chcąc wrócić do ekranu głównego, naciskałem logo HTC. Niestety nic się nie działo. Ale to takie przyzwyczajenie już z Samsunga po prostu, ale przyzwyczaiłem się. Tak jak Wam mówię, to jest tylko kwestia przyzwyczajenia i naprawdę dużych problemów to rozwiązanie nie sprawia. Więc dzięki za obejrzenie, oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, łapkę w górę i widzimy się w następnych odcinkach.